Znajdujemy się na cmentarzu garnizonowym dla garnizonu wrocławskiego. Widzimy tutaj fragmenty grobowców. Prawdopodobnie jest to fundament pod nagrobę. Teren ten przy skrzyżowaniu ulicy Wiśniowej i Ślężnej we Wrocławiu kupiliśmy w 1997 roku. W tym roku podpisaliśmy umowę przedstępną zakupu tego terenu. Umowę przedstępną, gdyż była ona warunkowana kilkoma dokumentami, które musieliśmy zdobyć. Rozpoczęliśmy budowę. Było to chyba dokładnie 2 czy 3 października. Po 2 dniach prac budowlanych, rozpoczęliśmy od robót ziemnych, natrafiliśmy na szczątki ludzkie. I wtedy jakby cała sprawa dopiero wyszła na jaw. Od razu wstrzymaliśmy budowę i rozpoczęliśmy wyjaśnianie tej sprawy. Otrzymaliśmy informację z Fundacji Pamięć, że na tym terenie był kiedyś cmentarz i mogą tam znajdować się szczątki żołnierzy niemieckich i o tym też poinformowaliśmy Urząd Miejski. Tam nie ma grobów. Możemy w ogóle mówić o grobach. To po prostu jest teren, który był kiedyś cmentarzem. Teren przekształcono w działkę budowlaną, wykonano ekshumację, tyle że zrobiono to w sposób niestaranny, jak widać po skutkach. Okazało się, że jest to teren, dopiero w tym momencie jednoznacznie nam powiedziano, że jest to teren byłego cmentarza poniemieckiego i budowa została wstrzymana, a my zwróciliśmy się do odpowiednich władz, do wojewody, co dalej. Urząd Wojewódzki nie jest tutaj stroną, to Urząd Miejski wydał pozwolenie na budowę stacji benzynowej. Nasza rola w tym momencie jest ograniczona. My nie mamy specjalnych możliwości działania na tym etapie. Zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, jeżeli się inwestor natknie na szczątki ludzkie, to dokonuje się ekshumacji na jego koszt. Dotychczasowy koszt związany ze ekshumacją wynosi około 500 000 zł. Dojdą w tej chwili dodatkowe koszty pochówku i zagospodarowania tego miejsca, jak i miejsca samego pochówku. Trudno nam powiedzieć, jaki to koszt będzie. Być może to będzie 600 000 zł, może trochę więcej. Przy ulicy Wiśniowej natrafiono 2 lata temu, w latach 90. właśnie na szczątki. Prawdopodobnie była to część cmentarza, który znajdował się po drugiej stronie ulicy. Gdybyśmy znali jaki stan faktyczny, zanim zakupiliśmy ten teren, jestem przekonany, żeby do tej inwestycji nie doszło.